czy da się obronić przed tym światem bez znieczulenia? To do księdza może pytanie takie. Warto pamiętać, że każdy kolejny gadżet, sukces zawodowy, to wszystko nie rozwiązuje problemu, jeśli on istnieje wewnętrznie, wewnątrz psychicznie. On powiedział, że żeby poprawić los bezpańskich psów, powinniśmy je jeść. No tak, byłby większy szacunek do tego, kogo zjadamy. Czyli głosuje pan tak jak większość Polaków na mniejsze zło? Na mniejsze zło, tak, to prawda. Klasa polityczna budzi rozczarowanie. Witam w Jak Żyć. Dziś moim gościem jest Kuba Sienkiewicz, czyli lekarz, neurolog, muzyk, lider elektrycznych gitar i człowiek, lekarz, który nie lubi ludzi. Przeczytałem w pana książce. To prowokacja, rozumiem? Tak, prowokacja artystyczna. Czy to jest tak, że w życiu musi być ciężko? W życiu powinno być prosto. Jeśli pokonamy nasze uzależnienia od otoczenia, możemy ustawić się w bardzo prostej sytuacji. Ja opisuję w tej książce, jak ja ustawiłem się w sytuacji skomplikowanej, ponieważ nie umiałem ochronić siebie. I to ku przestrodze polecam. Jest pan zadowolony teraz z siebie? Coraz bardziej. Nigdy nie jestem całkowicie zadowolony, ale jestem bardziej zadowolony niż na przykład to było kilka lat temu. Okay. Czy można wytrzymać presję współczesnego świata bez używek? To jest wolny wybór każdego człowieka. Oczywiście można, trzeba tylko taką decyzję w sobie podjąć. Nie nagradzać się sztucznie, chemicznie, tylko nagradzać się obserwując świat i działając. To, że twórca jakiś tam jest uzależniony od tej nagrody psychicznej, która następuje w formie aplauzu, czy sukcesu komercyjnego, czy sukcesu estradowego, nie oznacza zaraz, że on musi iść w używki. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że bardzo błędne jest myślenie i taki stereotyp polegający na tym, że wydaje nam się, że są zawody stresujące, jak chociażby zawód lekarza, przez co środowisko lekarskie jest narażone bardziej na to, żeby sobie odreagować w inny sposób. Problem jest w człowieku, a nie w wykonywanym zawodzie. Zawód może stać się też jakimś zachowaniem kompulsywnym, jeśli się patologicznie do tego podchodzi według jakiegoś błędnego wzorca, a może być czystą radością. I dlatego chciałbym jeszcze raz wypowiedzieć się przeciwko temu stereotypowi, że odreagowujemy używkami swoje stresy w pracy. To nie tu jest źródło. Źródło jest wewnątrz. No w pełni się z panem zgadzam, że to nie są tylko niektóre zawody, ale dlatego właśnie pytałem, czy można wytrzymać presję współczesnego świata bez używek ogólnie, dlatego że mam trochę takie wrażenie, że tak naprawdę nieważne w jakim zawodzie pracujemy i co robimy, żyjemy w tak dużym tempie, pędzie i tak duża jest presja otoczenia, żeby dać radę, że no właśnie oczywiście, że niezależne jest to od tego, czy ktoś jest muzykiem, czy ktoś jest po prostu, czy ktoś pracuje w biurze. I bardziej mnie interesuje taki mechanizm, czy da się obronić przed tym światem bez znieczulenia jakiegoś. Oczywiście, że się da. Trzeba tylko podjąć w sobie taką decyzję. Nie deformować swoich emocji i nie deformować obrazu świata w sposób sztuczny. Ale co to znaczy nie deformować emocji? Jeżeli chcemy uzyskać dobre samopoczucie w sposób sztuczny, przy pomocy jakiejś substancji, to jest znakomita droga do uzależnienia. A jeśli to samo uzyskamy
koncentrując się tylko na tym, co robimy, okazuje się, że nie trzeba wcale po nic sięgać, że to, co robimy w danym momencie, jest po prostu fascynujące i nagradzające. Wiele osób twierdzi, że jednym z największych współczesnych problemów jest nadmiar, że mamy wszystkiego za dużo tak naprawdę. I gdzieś w tej książce pisze Pan co prawda w innym kontekście o tym, że mamy za wiele możliwości, jest czasami zbyt wiele możliwości. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo faktycznie interesuje mnie ten wątek. Jak Pan sobie radzi z nadmiarem, ze zbyt dużą ilością możliwości? Często jestem ofiarą tego nadmiaru możliwości. Wpadam w pułapki z zakupoholizmu. Daję się naciągnąć z pośpiechu zupełnie, zwyczajnego pośpiechu na jakieś akcje promocyjne nadchodzące przez telefon komórkowy. Naprawdę? To Pan jest z takich osób, które się zgadzają? Niestety daje się czasami nabrać na takie rzeczy, tak. Także tu jest... Była okazja. Tu jest właśnie brak czujności z mojej strony, niewątpliwie. Ale proszę też nie pomyśleć, że ja wolałbym, żeby wszystko zostało sprowadzone do kartek na cukier, bo tej epoki stanowczo nie chcę. Tak jak mówiłem, uwolnienie rynku było dla mnie ważną wartością, polegającą na tym, że nagle usługodawca zaczął o mnie zabiegać, a nie ja o usługę. I niech to tak zostanie. No, to Pan mówi o takim konsumpcyjnym podejściu, ale jak Pan sobie znajduje właściwą drogę, tak? Że wie Pan, że powinien Pan tą drogę wybrać? Ja z tym problemu nie mam, bo ja swoją drogę już dawno znalazłem. Natomiast ja się nie dziwię, że ludzie sobie nie radzą z tą sytuacją, która obecnie nastała. Bo ja na przykład miałem wszystko bardzo ułatwione. Mój wybór na przykład medycyny był podyktowany tym, że chciałem uniknąć wojska. I szukałem w informatorze dla kandydatów na wyższe uczelnie takich przedmiotów, które będę mógł jednocześnie skutecznie zdać na maturze i na egzaminie wstępnym. I z tego zestawu przedmiotów wychodziła tylko medycyna. A strach przed wojskiem był tak duży, że postanowiłem, no to idę na medycynę, prawda? I okazało się, że dzięki temu strachowi zdałem egzamin wstępny z bardzo wysokimi notami. Potem dopiero to się wszystko jakoś poukładało. Okazało się dla mnie, że wiedza przyrodnicza jest tym, co mi akurat bardzo dobrze pasuje i się tym zająłem. Natomiast jeśli chodzi o moje sprawy estradowe, to też się wszystko potoczyło trochę za mnie. Moi koledzy namawiali mnie kilka lat, żebym swoje piosenki upublicznił, żebym je zaniósł do normalnego wydawnictwa i żeby zrobić ten zespół wreszcie. Ja się ociągałem, broniłem, w końcu się zgodziłem na zasadzie, a niech będzie. Takiej postawy nikomu obecnie nie polecam, bo ja uważałem, że jeśli moja twórczość jest coś warta, to ktoś przyjdzie, to podniesie i to wypromuje. I tak się niestety stało, prawda? A dzisiaj takiej postawy mieć nie można. Trzeba rozpychać się, trzeba wierzyć w siebie, trzeba wobec świata przyjmować taką postawę, że to, co moje, jest dobre, tak? I ja sprzedaję dobry produkt. Ja w ogóle postępowałem całkiem odwrotnie i nikomu tego nie polecam w dzisiejszych czasach. Myśli Pan, że teraz byłoby Panu ciężej? Zdecydowanie tak. Przy większym nasyceniu rynku wejście z nowym produktem, nawet dla mnie, wykonawcy, który ma już rozpoznawalny szyld, jest dużo trudniejsze niż dawniej. Chociażby mnie nie udało się od kilkunastu lat wprowadzić do kanonu komercyjnych rozgłośni radiowych żadnej nowej piosenki, mimo że płytę wydaję regularnie co rok czy co półtora roku. Ale te utwory nie przechodzą badań? Czy po prostu tak? Nie przechodzą badań, tak. Dlatego wydaje mi się, że wykonawcy, którzy chcieliby teraz wejść na rynek od zera, zdecydowanie mają trudniej niż ja to miałem. Mnie się jeszcze zbiegły takie elementy, że wtedy była luka na rynku, bo jest silne zapotrzebowanie na piosenkę autorską w nieco lżejszej oprawie muzycznej. I myśmy się z tym strzelili idealnie i dzięki temu to pozostało
w kanonie piosenki do tej pory. Elektryczne gitary mają 25 lat i 25 lat ma, no już 26 teraz lat ma Wolna Polska. Myśli pan, że coś tam się nie udało w tej Wolnej Polsce? Są jakieś takie obszary, na których powinniśmy się skupić na najbliższe 25 lat? W moim pojęciu Polska to jest różnorodność, wielokulturowość, ciekawe idee, ciekawa kultura. W znacznym stopniu w ciągu tych 20 paru lat w tych obszarach udało nam się osiągnąć wiele. Nie chcę wchodzić w polemiki polityczne, bo to jest tak zwana puszka Pandory. Jeśli zaczniemy kwestionować zasadność okrągłego stołu i naszej przemiany ustrojowej i początku III Rzeczypospolitej, to wejdziemy w jakieś maliny i tak, nic dobrego z tego nie wyniknie. Zgadzam się z panem, ale ja są jeszcze inne obszary, tak. No nie wiem, nawet zdrowia, kultury i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie najważniejszą przemianą, ja wiem, że jest mnóstwo zjawisk negatywnych i całe obszary porażek w ciągu tego okresu, ale dla mnie zasadniczą zmianą, która nastąpiła z dnia na dzień dosłownie, to tak zupełnie przyziemnie, to było uwolnienie rynku. To znaczy z dnia na dzień okazało się, że nie ma trudności w zaopatrzeniu, że nie ma kolejek, że o klienta usługodawca zabiega. Nagle się sytuacja odwróciła. Okazało się, że może być normalnie. To był dla mnie ogromny komfort, bo zawsze to mi imponowało w krajach zachodnich, za granicą, gdzie to mogło być normalnie. Okazało się, że nas też może być normalnie i to z dnia na dzień, dosłownie. Prawda? Wystarczyło tylko uwolnić rynek. Ale druga, znacznie ważniejsza sprawa to jest to, że zniesiono cenzurę i otworzyła się szerzej dyskusja społeczno-historyczna, która była wcześniej zamrożona. Oczywiście trzeba podkreślać to, że mieliśmy nasz drugi obieg, że mieliśmy wybitną myśl polityczną, która w sposób niezależny rozwijała się w okresie PRL, ale wiele tematów z powodu opresyjności państwa było zamrożonych i jak ten trup w szafie. I dzięki temu, że zniesiono cenzurę i odblokował się dostęp do wszelkich informacji, a potem jeszcze dzięki technice ta informacja zaczęła przepływać w sposób nieskrępowany, to ten dyskurs narodowy i społeczny mógł przebiegać. No, zaczęliśmy się strasznie spierać. To było to wypuszczenie tego trupa z szafy, to było też bardzo traumatyzujące dla wielu Polaków, ale dyskusja odmroziła się przynajmniej w sposób szeroki, powszechny. I dzięki temu ruszyliśmy z miejsca, jeśli chodzi o nasze różne stereotypy narodowe, o historię współczesną, o bolesne miejsca, szczególnie jeśli chodzi o polski antysemityzm, polskie wady narodowe, polskie przypadłości. To zaczęło być możliwe, żebyśmy dyskutowali o tym w sposób nieskrępowany. I to jest nie do przecenienia. To odmrożenie dyskusji społeczno-historycznej. Ale służba zdrowia to nie do końca nam się udała, bo nawet pan pisze w tej książce, że przed 89 rokiem było trochę lepiej, była mniejsza biurokracja i tak naprawdę gdzieś pan to nawet napisał w ten sposób, że praca polegała na prawdziwie medycznym myśleniu. Tak, to jest moje wrażenie z okresu PRL-u, że wówczas dzięki temu, że nie liczono się z pieniędzmi i było to zupełnie wbrew jakiejkolwiek ekonomii, to mieliśmy okazję i ja jestem szczęśliwy, że miałem okazję pracować jeszcze w tych latach i również w pierwszej połowie lat 90., kiedy reformy nie wdrożono. W takim modelu funkcjonowania służby zdrowia, że wszystko było doprowadzone do końca, że nie myśleliśmy o tym, jakie wykonać procedury, żeby zebrać punkty, tylko o tym, żeby pacjent został do końca zdiagnozowany, żeby zaproponować dalsze postępowanie z nim. Jeśli były komplikacje z innych specjalności, to wszystkie konsultacje były załatwione do końca i dopiero taki pacjent był wypisywany.
No. I ja postawiłem tezę, podejrzewam, że bardzo naiwną, bo nie jestem specjalistą, ale moja teza brzmiała w ten sposób, że medycyna jest sztuką i powinna mieć mecenat państwa, tak jak sztuka i kultura wysoka. Ponieważ nie jestem pewien, czy w obecnym paśmie nieustających niedoróbek w zakresie działalności prozdrowotnej i w lecznictwie nie wychodzimy ekonomicznie na tym gorzej niż wtedy, kiedy traktowalibyśmy medycynę jako sztukę wysoką i podlegającą mecenatowi państwa. Ja mam takie doświadczenie, nawet wie pan, prywatne, że bardzo często lekarz nie chce się dowiedzieć, o co chodzi, tylko jak najszybciej chciałby wypisać receptę, a najlepiej jeszcze, żeby pacjent sam się zdiagnozował i powiedział, co mu dolega i jaki wypisać lek. Żeby ta wizyta trwała jak najkrócej. No tak, działamy zupełnie w odmiennych okolicznościach niż służba zdrowia jeszcze 20 lat temu, czy 20 parę lat temu. Ja nie jestem uprawniony, nie czuję się uprawniony, żeby oceniać kolegów lekarzy, ponieważ sam ustawiłem się bardzo wygodnie. W tej chwili mam wyłącznie swoją własną praktykę lekarską, co pozwala mi znaleźć czas i na rozmowę z pacjentem, i na to, żeby wejść troszkę głębiej w jego problemy. A lepszy kontakt z chorym zawsze owocuje lepszą terapią, ponieważ jestem w stanie lepiej sobie wyobrazić, jak on będzie reagował na leczenie, jak będzie wyglądała współpraca z nim, kooperacja przy stosowanych zaleceniach, zarówno w diagnostyce, jak i w leczeniu. Postawa współczująca i wrażliwa w medycynie jest niezbędna. Jeśli zapomnimy o tym, żeby tak edukować studentów i tak kształcić kadrę lekarską, skończy się to jakąś katastrofą. Nie ma takiej chęci dowiedzenia się, takiej pomocy faktycznie pacjentowi, który oczywiście zazwyczaj przychodzi zagubiony, bo nie wie, co mu jest i czy to jest poważne, czy niepoważne. I czasami chciałby nawet sobie może trochę pogadać, no, zapytać po prostu. Faktycznie te wizyty, które są ograniczone do 15 minut albo krócej przy okresie oczekiwania, nie wiem, półrocznym, powodują, że po prostu potem pacjent wychodzi z gabinetu zagubiony. No, powiedział pan bardzo ważną rzecz, chodzi o kwestię informacji skierowanej do pacjenta. Pacjent dobrze poinformowany o naturze swojej choroby, o tym, jak ta choroba może rozwijać się w przyszłości, jaki charakter ma to schorzenie, co należy robić, jakie możliwości oferuje medycyna w jego przypadku. Jest pacjentem dużo lepiej współpracującym. Nawet jeśli przekażemy mu na początku, stawiając diagnozę, niezbyt dobre wiadomości na temat natury tej choroby, to jednak uzyskujemy lepszą współpracę z tym chorym, bo on nie ma zbyt wielu oczekiwań. On wie, co można, on wie, jakiego typu jest jego schorzenie, wie, co można zrobić, jakie są ograniczenia, jakie są tutaj możliwości działania. Pacjent źle poinformowany, oczekujący zbyt wiele, będzie zawsze pacjentem niezadowolonym, depresyjnym, hipochondrycznym, nisko oceniającym swoją jakość życia. Albo wręcz niepoinformowany właśnie. I niedoinformowany. Potem niestety pacjenci szukają pomocy w internecie, co też kończy się. Co prowadzi do nich. No właśnie. Chodzi pan na wybory? Tak. I nie chcę pytać o szczegóły, ale ma pan swoich przedstawicieli? Czy głosuje pan tak jak większość Polaków na mniejsze zło? Rzeczywiście im dalej w lata, tym częściej moje wybory były negatywne. Na mniejsze zło, tak, to prawda. Szkoda. Klasa polityczna budzi rozczarowanie, przynajmniej moje. Od kiedy odeszli wielcy mężowie stanu, tacy jak Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, coraz trudniej znaleźć jest
kogoś, na kogo mógłbym głosować ze spokojnym sumieniem. Mhm. Tu muszę wspomnieć, w takim razie zrobić aluzję do profesora Władysława Bartoszewskiego, o którym zawsze mówiło się, że on posiada gotową, sformułowaną myśl w momencie, kiedy jego rozmówca jeszcze mówi. U mnie jest odwrotna przypadłość. U mnie myśl pojawia się dopiero na końcu, kiedy ja mówię, na końcu mojej wypowiedzi, jeśli w ogóle się pojawi. Czyli powinniśmy robić większe przerwy. Chyba tak. Możemy robić większe przerwy. Jak będę pan chciał do czegoś wrócić, to po prostu proszę powiedzieć, że wracamy do pytania, które były na przykład 3 minuty temu. Dobrze. Zauważyłem ostatnio w trakcie różnych wywiadów z panem, że trochę pan zaczyna mówić jak polityk, czyli mówi pan dużo, ale tak, żeby nie do końca powiedzieć to, co pan chyba chce powiedzieć. Ja jednak widzę to trochę inaczej. Ustawiłem się w mediach w pozycji błazna i w związku z tym mówię za każdym razem co innego. Mogę wypowiadać treści zupełnie niepoprawne politycznie. Mam dużo bardziej komfortową sytuację niż mają politycy, którzy muszą właśnie bardzo uważać na słowa. Ja mogę mówić rzeczy, o które po prostu w ogóle wcześniej nie zadbam, które mogą, no byle oczywiście nikogo nie urazić, ale mogą to być poglądy często sprzeczne, prowokacje słowne czy światopoglądowe. To jest naprawdę bardzo wygodna, wygodna sytuacja i bardzo sobie to cenię. Ale nie zostanie pan politykiem? Ale politykiem nie zostanę, nie, dziękuję. No to dobrze. Czy to jest tak, że pieniądze nie rozwiązują problemów, tylko niosą ze sobą kolejne? Oczywiście to wszystko zależy od struktury i osobowości każdego człowieka. W moim przypadku było tak, że pieniądze problemu nie rozwiązały, bo nie zająłem się sobą, tylko zająłem się zadowalaniem innych ludzi przy pomocy pieniędzy. I to nigdy do niczego dobrego nie prowadzi. Dlatego warto pamiętać, że każdy kolejny gadżet, samochód, dom, pozycja, sukces zawodowy, to wszystko nie rozwiązuje problemu, jeśli on istnieje wewnętrznie, wewnątrz psychicznie. Trzeba najpierw posprzątać samego siebie, a potem dopiero ewentualnie zająć się otoczeniem. No, ale jak to zrobić? A jak to zrobić, to po pierwsze rozglądać się, patrzeć, brać przykład z mądrych ludzi, szukać pozytywnych idoli, którzy pokazali swoim życiem, jak można żyć transparentnie, przejrzyście. Ja myślę, że trzeba się uczyć od świata. Bo jeśli ja na przykład nie wyniosłem tego z domu, no to muszę już korygować to w wieku dorosłym jako często jako ktoś, kto się naciął na wielu różnych problemów i borykał z nimi, ale ponieważ mam wolną wolę i jakiś rozum, to zobowiązuje mnie to do tego, żeby szukać, rozglądać się, brać przykład i korygować swoje życie, swoje postępowanie. No właśnie, ale jeżeli ktoś tego nie wyniósł z domu, myśli pan, że można się tego samemu nauczyć, czy potrzebna jest jakaś fachowa pomoc? Pomoc jest dobra. Należy z ludźmi rozmawiać, należy spotykać się i szczerze rozmawiać z ludźmi, którzy mają podobne problemy, ale zanim to się przekuje w nawyki i w naturalne zachowanie, to oczywiście mija dużo czasu, bo jeśli skorupka za młodu nie nasiąkła, to właśnie naprostowanie tego potem jest bardzo trudne. Ale jesteśmy odpowiedzialni za siebie i nic nas z tego nie zwalnia. Czy potrafi pan zauważać drobne rzeczy, cieszyć się nimi? Czy raczej widzi pan, a szanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? Ja widzę te pozytywne rzeczy zawsze. Okay. Czyli tą pełną szklankę do połowy. Chciałem pana jeszcze zapytać o los bezpańskich psów.
Było pan takie kontrowersyjne zdanie tak, na ten temat. Tak, tak. Ja, jest mi to bardzo dobrze, bliski dobrze, temat. Dobrze, że o tym rozmawiamy. W Polsce jest duży problem z pseudoschroniskami, które czerpią korzyści z tego, że wyłapują psy, nie zajmując się praktycznie nimi później, albo nawet dobijając je. Właśnie, dla tych, którzy nie przeczytali, ja powiem, dobijają. Że pan powiedział, że żeby poprawić los bezpańskich psów, powinniśmy je jeść. No tak, by był już większy szacunek do tego, kogo zjadamy. Oczywiście to żart, sytuacja jest bardzo poważna. Sytuacja nawet w dobrych, tak zwanych dobrych schroniskach jest dramatyczna. Moda na branie psów rasowych jest moim zdaniem bardzo szkodliwa, bo nie, pozbawiamy się możliwości poratowania psów, które oczekują na adopcję. Moda na adopcję powinna być promowana. Powinniśmy... A psy rasowe częściej chorują. A psy rasowe przy okazji wiemy, że częściej chorują, ponieważ mają wyselekcjonowane cechy i ich odporność jest gorsza. Także ja tu jestem wielkim orędownikiem. Sam wielokrotnie adoptowałem psy ze schroniska i popieram wszystkie akcje, które temu służą. Ale czy myśli pan, że jest jakikolwiek pomysł, coś można z tym zrobić? No bo faktycznie to są takie przechowalnie, te schroniska, ale z drugiej strony no, coś musimy zrobić z tymi psami. Wszystko to zależy od lokalnej inicjatywy społecznej. Trzeba wymusić kontrolę na pseudoschroniskach, trzeba działać wspólnie, lobbować za ochroną praw zwierząt. Czyli pilnować, patrzeć na ręce. Patrzeć na ręce, pilnować naszej najbliższej okolicy. No może się pojawi moda na branie psów ze schroniska, bo była taka pożyteczna moda. Wspieranie również tych małych schronisk, które służą jako przechowalnie, jako domy zastępcze, prawda? Zanim psy dostaną już swoich właścicieli, swoje nowe domy. Pan ma psa ze schroniska? No, 4. Wszystkie ze schronisków? Wszystkie ze schroniska, tak. Na koniec najważniejsze pytanie, jak żyć? Każdy żyje po swojemu. Ja bym z tej naszej rozmowy podkreślił to widzenie bardziej dobrego niż widzenie złego i spodziewanie się dobrego niż spodziewanie się złego. To jest mój postulat, który tutaj zgłaszam na koniec naszej dyskusji. Czyli optymistycznie na koniec. Mam do pana prezent na koniec. Nasza torba. Proszę bardzo, jak żyć? Bardzo lubię torby z materiału. Tak. Dziękuję. Może się przyda, jak to będzie. Bardzo się przyda, ponieważ ja jestem fanem takich toreb. Naprawdę? Tak. Dzięki. Bardzo się cieszę. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również.